Wyobraź sobie, że twoja ulubiona tabliczka czekolady może być większa. I jeszcze większa. I jeszcze większa. Gigantyczna tabliczka czekolady, zwykła tabliczka czekolady lub mikrotabliczka czekolady. Którą wybierzesz? Tematem dzisiejszego challenge'u jest duże, średnie i małe jedzenie. Zaczynamy! Ojej, wygląda na to, że komuś się poszczęściło z rozmiarem Huby Buby. Sam, nie smuć się. Mary, jaka ogromna Huba Buba. Ojej. Sophie, masz całą górę Huby Buby. Mary, cofam swoje słowa. Sam, zacznijmy od ciebie. Nie jest to największa Huba Buba na świecie, ale nie jest też najmniejsza. Smacznego. Dobra, następnym razem mi się pofarci. Może i najmniejsza, ale na bank smaczna. Widzę, że ci się spodobało. Mary, teraz ty. Pospiesz się, otwieraj. Wszyscy zastanawiają się, co tam masz. Ojej, czy to roczny zapas Huby Buby? Jestem gotowa przerzucić każde opakowanie. Powiedziałam, że absolutnie każde. Okej, zacznijmy od jednego. Panie Huba Buba, czy jest pan gotowy, aby zostać przeze mnie zjedzonym? Ojej, niewiarygodny smak. Teraz zjem ciebie i ciebie i ciebie. Jest taka długa. No to wygląda na spaghetti z Huby Buby. Ciągnij, Mary, ciągnij. Wydawało się, że nie ma końca, ale zostało tylko troszkę. Mary, powinnaś trafić do księgi rekordów szybkiego jedzenia. I nie zapomnijcie napisać o największym balonie. Sam, co ty zrobiłeś? Byliśmy w drodze po rekord. Pospiesz się i złap balon, zanim odleci. Ojej, Sam, chyba spodobałeś się balonikowi, Mary. Aż się do ciebie przykleił. Czy ktoś może pomóc Samowi? Chociaż mamy coś ciekawszego. Sophie, może uda ci się pobić rekord. Jak dużo gumy! Jest taka dobra. Nie zapomniałam o was, maluchy. Szybko do moich ust. Mam cię i ciebie też. Też mogę jeść jak spaghetti. Oj, chyba Huba Buba przestała przynosić tyle radości. Jeszcze tylko troszkę do końca. Skupcie się. Wkrótce będziemy dmuchać balony. Sophie potrzebuje pomocy. Mary ma jakiś pomysł. Trzymaj się, Sophie, uratujemy cię z niewoli Huby Buby. To działa, ciągnijcie. Jeszcze trochę. Sophie, jak się masz? Gdzie jest moja guma? O nie, Sophie, zjadłaś mydło czy Hubę Bubę? Skąd się wzięło tyle bąbelków? Jeśli jednak to balony, to spróbujcie przebić ich jak najwięcej. Rekordu nie ma, ale też fajnie. Mary, przyznaj się. Wzięłaś pączka od Barbie? Jest taki malutki. Sam, mówiliśmy, że ci się poszczęści. Jaki apetyczny pączek. Sophie, zabrałaś go jakiemuś olbrzymowi? Twój pączek może posłużyć jako koło ratunkowe. Mary, nie denerwuj się, on będzie najsmaczniejszy. Oczywiście, trzeba tylko dodać kilka akcentów. Krem i dużo posypki. Jaki śliczny pączek. Zgadzacie się? Oni nic nie rozumieją, próbuj, Mary. No i jak? Pyszności. Sam, twoja kolej. Super. Przełamię swojego pączka na połowę. Dzięki temu się nie pobrudzę. I mam też tak jakby drugiego pączka. Jakie to pyszne. Sophie, teraz ty. Jak zamierzasz zjeść takiego dużego pączka? Po prostu go ugryzę. Jest taki dobry. Uwielbiam pączki. Pozostali chyba ci zazdroszczą. Ej, Mary, w towarzystwie nie ma tajemnic. Co wymyśliliście? Poduszka przypomina pączka Sophie. O nie! Sophie, mam dla ciebie złe wieści. Mary i Sam zrobili ci żarcik. To na pewno nie był pączek. Jak smakuje poduszka? Bo im na pewno spodobał się twój pączek. Moi drodzy, pączek jest naprawdę duży. Możecie podzielić się nim między sobą. Oddajcie mi go, to mój! Aj! Wszystko w porządku?
Dobra, Sophie, trzymaj. Nie, dziękuję. Ojej, Sophie, tym razem nie masz szczęścia. A mnie szczęście nie opuściło. Ale zobaczcie, co ma Mary. Mary, dziś jest twój dzień. To największy czokopaj, jakiego widziałam. Sophie, zaczynaj. Z chęcią spróbuję, jeśli uda mi się to otworzyć. A może tak? Chwileczkę? Momencik? Tadam! No i jak? Dobra, ale za mało. Ech, Sam, teraz ty. O, właśnie miałem wypróbować jeden lifehack. Będę potrzebował mikrofalówki. Pyszne ciastko chocopie, talerz i trochę czasu. Czekamy. No i danie Sema gotowe. Ślinka cieknie, na pewno jest pyszne. Wygląda apetycznie. Czekamy na twoją reakcję. Cały się ubrudziłeś. To nic takiego, od czego mam koszulkę? No i proszę, gotowe. Masz teraz całą brudną bluzkę. Z tym też sobie poradzimy. Sam, jesteś poszukiwaczem fajnych lifehacków. Ostrożnie. Dobrze, Mary, nadeszła twoja chwila. Wszyscy nie możemy się doczekać, aby zobaczyć największy chocopie w historii. Ja nie mogę się doczekać, żeby go spróbować. Ale duży. Spodobał mi się pomysł Sema z wyjątkiem tego, że nie wynaleziono jeszcze mikrofalówki dla takich gigantów. Dlatego go ogrzeję palnikiem. Myślę, że wystarczy. Pospiesz się i próbuj. Chcemy wiedzieć, jakie to dobre. Pozostałym już cieknie ślinka. A Sam chyba coś knuje. Kolejny psikus. Mary, wszystko w porządku? Mam dobre i złe wieści. Mary ma się dobrze. Ale jest wściekła. Sophie, wszystko widzimy. Nie sądzę, żeby Mary się to spodobało. Jesz i to beze mnie? No wiesz co? Auć, Mary! Odechce ci się ze mnie żartować. Ojej, co mamy tym razem? Sam, mało masz bąbelków w swojej Coca-Coli? Jesteś prawdziwym żartownisiem. Sophie, czy szczęście już do ciebie wróciło? Nie szkodzi, to mi wystarczy. Chociaż nie, nie wystarczy. Poszukaj w środku, może coś jest. Sophie, żartowałam, opakowania zdecydowanie nie są jadalne. Rzeczywiście, w środku nic nie ma. Mary, twoja kolej. No nareszcie. Akurat mi zaschło w gardle. Naprawdę bardzo chce mi się pić. Mary, przestań. Możesz pęknąć. I jak? Wow, Mary, nawet nie wiedziałam, że tak potrafisz. No 10 punktów na 10. Okej. Dobra, zaraz wam pokażę, jak to się robi. Proszę bardzo. Bierzemy lejek i zaczynamy. Sam, potrzebujesz pomocy? Dziewczyny, pomóżmy mu, bo nie da rady. Okej. Tylko ostrożnie. Nie rozlejcie niczego. O nie, chyba coś idzie nie tak. Sam, nadciąga fala Coca-Coli. Pospiesz się i złapią. Ktoś zamawiał prysznic z Coca-Coli? Sam, no nie złość się na dziewczyny. Subskrybuj Multidoo Challenge, aby nie przegapić równie zabawnych i pysznych challenge'y. Dalej będzie jeszcze fajniej, więc zostań z nami.